Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Prawda Futbolu, Gracjan Bączek jako pierwszy, cześć panie Romanie, Złotoryja też pozdrawia, witam bardzo serdecznie pasjonatki i pasjonaci, panie i panowie, tak powinienem zacząć, mam panowie tutaj napis, zaraz wam pokażę, czas na taktykę, taki oto napis na koszulce, taką mamy kolekcję, która jest Prawdy Futbolu. Kolekcja jest w sprzedaży w naszym sklepie sklep.prawdafutbolu.pl. Zaczęliśmy niedawno taką promocję świąteczną, więc obniżyliśmy ceny, między innymi ten model Panowie Czas na Taktykę. Bardzo ważny. To się w ogóle nie zmieni. Natomiast muszę wam powiedzieć, że panowie, czas na młodych, czas na naprawdę zmianę jakościową polskiej piłki. I Kalisz ogląda, Roma Genua gra. Słuchajcie, wiem, że gra, natomiast chciałem podzielić się z wami wrażeniami dotyczącymi naszej ekstraklasy. Przyjdzie czas, jutro będzie live wieczorem dotyczący losowania Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Na mnie możecie liczyć w takich sprawach. Prawdopodobnie we wtorek live dotyczący sytuacji kilku polskich reprezentantów, w tym Krzysztofa Piątka, Arka Milika, Jana Bednarka i ci, co grzebią polski futbol, to się łatwo grzebie polski futbol poszczególnych piłkarzy. Natomiast co później pisać, jak taki chłopak jak Jan Bednarek przez BBC jest wybrany najlepszym piłkarzem meczu Southampton Arsenal Londyn. No, można sobie pisać różne rzeczy. Pisać jest łatwo, a cieszyć się jest jeszcze fajniej. Naprawdę, uwierzcie mi, radość związana z tą kolejką. Moja satysfakcja jest przeogromna. Sapinto, co pan sądzi? Za chwilę odniosę się też do... myję podłogę, ale słucham. Piątek gol w tym momencie. No to rewelacja, jeśli w tym momencie, bo informacje, że Piątek... Ja nawet widziałem tą bramkę Piątka, także zobaczmy, co tu się dzieje. Nie, no nadal 3-2 jest dla Romy. Słuchajcie, nie wybijecie mnie dzisiaj z uderzenia Polakami z zagranicznych klubach, bo ja się do tych Polaków w zagranicznych klubach odniosę na spokojnie, prawdopodobnie we wtorek. W Sosnowcu dziś minus 6. Jest zima, to jest zimno. Słuchajcie, ja też przed chwilą specjalnie poszedłem, przeszedłem się na spacer, żeby kupić troszeczkę wody. O, proszę bardzo, ustronianka, woda, która jest na reprezentacji. To nie jest produkt placement, lubię ustroniankę, po prostu ją piję. I muszę wam powiedzieć, piję tę wodę za zdrowie młodych polskich piłkarzy. Moja satysfakcja jest dzisiaj przeogromna po tym wystąpieniu w Cafe Football, w którym spotkałem się z Markiem Citko. No i Marek przedstawia wiele racji, no ale oczywiście nie mając racji. Ja wiem, że w jego przekonaniu on ma rację, prawda? Natomiast rzeczywistość polskiego futbolu jest absolutnie dramatyczna. Diagnozujmy to normalnie. Robiliśmy to choćby z Matim z rynku białostockiego. Ja później jeszcze nagrałem kolejny materiał, który miał 80 tysięcy wyświetleń. Handel kiedyś meczami, a teraz handelek piłkarzami. I wiecie co? Ja jestem za tym zawsze, żeby mówić na podstawie faktów. Jeśli stawiam tezy, staram się argumentować te fakty. Jeśli mówię, że rozpocznę tur prawdy futbolu, to go rozpocznę prawdopodobnie latem przyszłego roku. Natomiast żeby zrobić tur, to muszę się do tego przygotować. Żeby wprowadzić młodych ludzi do ekstraklasy, trzeba się do tego przygotować. I moim zdaniem to niesamowicie przeraża środowisko, które jest dzisiaj w ekstraklasie.
bo nie ukrywajmy tego, Zbigniew Boniek przeforsował na zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej przepis o młodzieżowcu, obowiązku młodzieżowca od przyszłego sezonu w Ekstraklasie, od pierwszej do 90 minuty w każdym meczu, w każdej drużynie musi być młodzieżowiec, jeśli schodzi młodzieżowiec, musi być dalej młodzieżowiec na boisku. To w ogóle, to zmienia myślenie, jeśli chodzi o formatowanie kadr zespołów ekstraklasowych. Pierwsza liga ma takie doświadczenie, druga liga ma obowiązek wystawiania dwóch młodzieżowców, a nie jednego. Naprawdę nikomu to nie szkodzi, normalnym ludziom, sympatykom polskiej piłki, to nie, absolutnie nie szkodzi. Ja już tutaj kilka razy zabierałem głos w kwestii polskości polskiej ligi, tak? I ktoś pisze nacjonalizm. Nie, nie ma to nic wspólnego z nacjonalizmem. Co najwyżej, ale to jest fajne, z patriotyzmem. Bo czego wymiarem mają być polskie kluby? Wymiarem patriotyzmu, wymiarem odniesienia się do środowiska, z którego wyrastają te polskie kluby. Ja rozumiem, że jest globalizacja, że świat się zglobalizował i jesteśmy tego świadkami, prawda? Jedna czy druga marka są obecne od Islandii po Australię, prawda? Od Stanów Zjednoczonych po Rosję i to Władywostok. Fajnie i nie fajnie. Ja muszę wam powiedzieć, że polska liga w sensie jakby zainteresowania nigdy nie będzie ligą globalną. Nigdy dochody tej ligi nie będą płynęły w wielkim stopniu z zagranicy. Jeśli już z zagranicy, to z udanego startu w europejskich pucharach i nie czerpiemy od UEFA, nie czerpiemy, się odcinamy od tego źródła finansowania. Czesi, Słowacy, Chorwaci, nawet Węgrzy ostatnio to robią, a my tego nie robimy, bo my tego nie potrafimy zrobić. Mimo że reforma Platiniego była 9 lat, pokażę na palcach, 9 lat funkcjonowała reforma Platiniego i nie potrafiliśmy tak naprawdę korzystać z reformy Platiniego. Były sezony, kilka sezonów bez polskiej drużyny jesienią w europejskich pucharach. Czyli to źródło finansowania z UEFA, Europejskiej Unii Piłkarskiej, która zarabia krocie na prawach telewizyjnych, też sprzedawanych w Polsce, to te pieniądze płyną, ale nie do nas. Następne źródło finansowania to są transfery, prawda? To są transfery z polskiej ligi. I powiedzmy sobie szczerze, ja mając teraz przerwę świąteczną, spróbuję zdiagnozować sytuację jeszcze bardziej szczegółowo i pokażę wam wykres sprzedaży piłkarzy polskich i zagranicznych w ostatnich kilku latach. I dzisiaj mówię intuicyjnie, to będzie dysproporcja fantastyczna na rzecz polskich piłkarzy, na rzecz promowania polskich piłkarzy. Czy ja nie zadawałem trudnych pytań? Ja zadawałem normalne pytania trenerowi Maciejowi Stolarczykowi. Bardzo się cieszę, że był na kanale Prawda Futbolu. Rozmawiamy o futbolu, rozmawiamy o problemach też w tym futbolu. To nie jest program kryminalny dotyczący Miśka i innych ludzi związanych z jakby z tym ruchem, który jest wokół Wisły i że ten ruch jest szkodliwy. Michał Białoński dzień wcześniej to diagnozował. Michał Białoński, do tego szef sportu w Interi, się odwoływał. Mówimy jak jest w sensie Wisły, że grozi bankructwo przez nieudolne prowadzenie tego klubu przez panią Marzenę Sarapatę. No i taka jest rzeczywistość Wisły Kraków i to jest smutny kolejny problem polskiego futbolu. Chęć przejmowania albo przejmowanie klubów przez kibiców. Kibice nie mogą rządzić klubami, po prostu nie stać ich na to. W różnych aspektach i finansowym, i intelektualnym, i menedżerskim po prostu nie mogą. Lech też to przeżywał i na koniec musiał pójść w ręce rodziny Rutkowskich i to jest tylko lepiej, że wchodzą biznesmeni normalni, oni też się mylą, oni też popełniają czasami zastraszające błędy.
Piszecie, że Wisły nie ma. Zobaczymy, jak będzie. Słuchajcie, życie przynosi czasami niespodzianki niesamowite. Wisła jest niesamowitą marką polskiego futbolu. I Wisła ma rzeszę kibiców. Ci kibice, ci prawdziwi kibice, nie ci żerujący na klubie. Oni nie pozwolą umrzeć Wiśle, prawda? Nawet jeśli Wisła się znajdzie w czwartej lidze, a ten scenariusz jest prawdopodobny, to na końcu będzie gdzieś odrodzenie tej Wisły. Ono może trwać, nie jest łatwe. Nawet przykład Widzewa to pokazuje, który ma piękny, wypełniony do ostatniego miejsca stadion, ale do ekstraklasy jeszcze chwilę, jeszcze kilka lat. Zawisza Bydgoszcz, kolejny przykład. Nie będę mnożył tych przykładów, bo chciałem wam tylko uświadomić jedną rzecz. Marek Citko, z którym się dzisiaj zderzałem, ja po prostu nie znajduję porozumienia, jeśli chodzi o argumentację z Markiem. Po prostu nie widzę tego porozumienia. Jest menedżerem, działa na rynku, patrzy przez pryzmat pewnych rzeczy, natomiast dla mnie on w ogóle nie przyjmuje argumentacji i może nie przyjmować, że 207 obcokrajowców. Jeszcze raz, Andrzej Gowarzewski, rocznik 2016, 2017, 2018. Świetne wydawnictwo. Zamawiajcie na stronie wydawnictwa GIA Andrzeja Gowarzewskiego. Jego zespół stworzył rocznik, który jest Biblią polskiego futbolu. I w tej Biblii polskiego futbolu można się doczytać. Ligowcy w tamtym sezonie 207 z paszportami. Słuchajcie, to jest lista naprawdę, jakbyśmy zaczęli rozminiać, kto, jaką rolę, jak się przyczynił i można to w kontekście i poziomu ekstraklasy i wymiarem poziomu ekstraklasy jest start w Europie. W tamtym sezonie padli wszyscy latem, czterech przedstawicieli. W tym sezonie padli wszyscy latem. I ja mogę wam czytać. Korona, 19 obcokrajowców, czterech Niemców, dwóch Bośniaków i Chorwat, Amerykanin, Czech, Duńczyk, Estończyk, Gruzin, Hiszpan, Marokańczyk, Senegalczyk, Serb, Słoweniec, Węgier. Legia, 19, dwóch z Brazylii, Chorwacji, Francji, Portugalii, jeden z Albanii, Czarnogóry, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Luksemburga, Nigerii, Serbii, USA, Węgier i Włoch. 18 w Wiśle. 7 Hiszpanów, 4 Chorwatów, 1 Albańczyk, 3 Portugalczyk, Serb, Słowak, Słoweniec, Ukrainiec. 17 w Krakowi obcokrajowców. 5 ze Słowacji, 2 z Chorwacji, 1 z Brazylii, Bułgarii, Danii, Estonii, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Serbii, Słowenii i Ukrainy. 17 w Lechu. 3 Duńczyków, 2 Bośniaków i Ukraińców, Argentyńczyk, Austriak, Chorwat, Czarnogórzec, Kańczyk, Łotysz, Rumun, Słowak, Szwajcar, Szwed. 17 w Niecieczy. No brawo, Nieciecza. Niecieczy, to mnie wzrusza ten klub. Naprawdę jestem całkowicie poruszony tym, jak ten klub był prowadzony i zatrudniał w tamtym sezonie 17 obcokrajowców. 6 Słowaków, 3 Rumunów, 2 Łotyszy, Bośniak, Fin, Gruzin, Serb, Ukrainiec i Węgier. Lechia, 16, 4 Portugalczyków, 3 Chorwatów i Serbów, 2 Słowaków, Brazylijczyk, Bułgar, Kanadyjczyk i Szwajcar. 15 w Jagiellonii. Dobra, słuchajcie, polecam wam tą lekturę, dość powiedzieć, 15 w Jagiellonii, 15 w Piaście Gliwice, 12 w Arce, 10 w Śląsku, 9 w Sandecji, 7 w Pogoni, 6 w Górniku, 6 w Wiśle Płock i 6 w Zagłębiu UF. I wymiarem tych wszystkich obcokrajowców, 207, jest fakt debiutu w Ekstraklasie w tamtym sezonie 99 piłkarzy z innymi paszportami, z innymi obywatelstwami niż Polski. 99 obcokrajowców debiutuje w Ekstraklasie. 58 Polaków. I wiecie co? Ja wiem, że Marek nie chce przyjmować argumentów. Ja mogę się z nim spotkać w prawdzie futbolu, ale to będzie spotkanie dramatyczne, bo ja nie kupuję jego argumentów, on nie kupuje moich argumentów. To jest po prostu, tak jest. On widzi świat tak, ja widzę inaczej. To jest smutne, że nie możemy jakby się przekonać w jakichś racjach. Bo muszę wam powiedzieć, racja przepisu o tym, że dwóch piłkarzy z Unii, prawda, dwóch piłkarzy spoza Unii może być na boisku, no ostatecznie i tak w takim kontekście tutaj według tego wyliczenia tych obcokrajowców ona się nie sprawdza, bo ci spoza Unii są w kadrach zespołu, dwóch na boisku, ale może być ich więcej, a tych z Unii może być po prostu multum, może i być nawet prawie 20.
No i nie blokujemy jakby tego ruchu obcokrajowców. Nie możemy go zablokować, ponieważ w Unii Europejskiej jest wolny przepływ towarów, usług i ludzi. I Polak może się zatrudnić w każdym kraju Unii Europejskiej i obcokrajowcy tym samym mogą pracować na takich samych zasadach jak Polacy w Rzeczpospolitej. Tak to jest. Natomiast to jest pytanie o strategię. Panowie, czas na taktykę. Nie, czas na młodych. Zbigniew Boniek wysyła wyraźny sygnał do klubów. Próbował negocjować z tymi klubami latem, odbił się od ściany i postanowił przeforsować to na zarządzie. Kluby próbowały to zablokować. Wystosowano oficjalne pismo, że protestują przedstawiciele ekstraklasy. Ostatecznie dwóch się wstrzymało od głosu i 16, jak rozumiem, zagłosowało za wnioskiem sformułowanym przez prezesa Bońka, że młodzieżowiec w ekstraklasie ma grać od sezonu 2019-2020. I chwała Bogu, ja się boję i czegoś innego, że prezes Boniek założy prawdę Zibiego jesienią 2020 roku i ten przepis zostanie przez już nowy zarząd, nowego prezesa po prostu zlikwidowany. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że te dwa lata efektu tego przepisu 2019-2020 i 2020-2021 już po kadencji Bońka ten przepis jeszcze może obowiązywać do końca sezonu, Bóg da, będzie obowiązywał dłużej. Albo inaczej, działacze, menedżerowie, ci, którzy znajdą się w zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, o tym zdecydują. Ja mam nadzieję, że wniosek będzie taki, zostawmy to. To jest impuls, żeby ten futbol inaczej funkcjonował, żeby ta kasa nie wypływała na tych 207 obcokrajowców, na 99 debiutujących w ekstraklasie, a tylko 58 Polaków. To jest choroba ekstraklasy. Procent piłkarzy, którzy są z zagranicy, on się zwiększa w każdym ostatnim sezonie praktycznie. 44, prawie procenta obcokrajowców w tamtym sezonie. I ta liczba obcokrajowców 107 w ostatnich sezonach, 154, 152, 140, 150, 161, 147, 170, 207. Pum, doszliśmy do 200 obcokrajowców. I co nam to daje? I powiem Wam szczerze, dzisiaj oglądając Lecha, ja po prostu miałem satysfakcję. Miałem przyjemność oglądania młodych polskich piłkarzy, którzy pokazali, można. Młodych polskich piłkarzy, którzy pokazali, można grać, można wygrywać, można strzelać bramki, można dogrywać bramki, można cieszyć normalnych kibiców. Piszecie, to spójrz na inne ligi, bo zakłamujesz rzeczywistość. Ale myślicie, że w Niemczech nie ma tej dyskusji? Myślicie, że Niemcy nie są przerażeni? Mogę spoglądać na inne ligi. Wiem, rozmawiałem z Andrzejem Juskowiakiem, 60-kilka% obcokrajowców w lidze portugalskiej. Ale co? Paweł Górski bodaj pisze. A ty myślisz, że Portugalczycy nie mają z tym problemu? Że stają się też ligą handlującą, formatującą innych piłkarzy, a myślicie, że Niemcy nie mają z tym problemu? Ja Wam pokażę jedną rzecz. W tym tygodniu, czy też w tamtym tygodniu, Sportbild zamieścił takie zestawienie. O, proszę bardzo. Reus, Einziger Deutscher in Top 11 Borussii Dortmund. I to jest wielki też problem. Wiecie dlaczego? Bo oni pokazują tu w zestawieniu, że w dwóch sezonach mistrzowskich Jürgena Kloppa 2010-11 i 2011-2012 było sześciu Niemców w podstawowej jedenastce. Sześciu. Niemcy mają też ten problem. Ale Niemców, wiecie co usprawiedliwia? Że to jest liga globalna, że ona czerpie bardzo dużo dochodów z praw telewizyjnych ze świata. Ona czerpie dochody z merchandisingu też w skali świata. Bayern Monachium, ale nawet Borussia Dortmund czy Schalke to są kluby, które mają wymiar globalny. Nasze kluby nie mają takiego wymiaru i nigdy przy konkurencji Premier League, Primera Division, Serie A, nawet Ligue 1 i Bundesligi nie będą nigdy miały wymiaru globalnego. I po prostu my żyjemy,
czy ja mam coś przeciwko? Nie, jak mamy fajnych obcokrajowców, niech oni będą w klubach, niech oni rzeczywiście pomogą, dźwigną polskie drużyny do Europy, niech będą znaczącymi piłkarzami, niech będzie ich po kilku na klub, ale nie prawie 20. Słuchajcie, sformatujmy te kluby inaczej. Dobrze, niech będzie, dzisiaj proporcje pewnie powodują, że będzie ich kilkunastu na klub, ale niech będzie 10 fajnych Polaków, z tego młodych Polaków, których będziemy kształtowali, dawali im rzeczywistą szansę. Myślicie, że Niemcy nie dają podsumowania procentowego swoich drużyn, jeśli chodzi o udział obcokrajowców i piłkarzy rodzimych? SC Freiburg 94%, wyjątek absolutny w lidze niemieckiej, tylko 94,9%, tylko 5% obcokrajowcy. Norymberga 63% Niemców, Leverkusen 61%, Stuttgart 59%, Düsseldorf 57%, Bayern Monachium, światowy klub, 53%, światowy. Jakby Bayern się uparł, to mógłby kupić najlepszych piłkarzy świata. Dobra, powiecie mi, że niektórzy nie do wyjęcia, Messi, ale już Cristiano Ronaldo, jakby bardzo chcieli, to by go mieli, prawda? Jakby bardzo chcieli wyciągnąć jednego czy drugiego piłkarza i zrobią to, wyciągną, ale oni nie tracą tego DNA. Są niemiecką drużyną, mają niemiecką tożsamość, grają w Bundeslidze i piłkarze rodzimi mają być idolami też dla młodzieży. FC Hollywood. Kto zaszczepiał FC Hollywood? Też niemieccy piłkarze. Wiadomo, że kupuje się też zagranicznych piłkarzy, ale FC Hollywood to był Mehmet Scholl. Wiadomo, pół Turek, pół Niemiec, tak? Natomiast oni nigdy nie zatracili tożsamości. Kiedyś Franz Beckenbauer w latach 90. po wejściu prawa Bosmana uznał, że trzeba sformatować klub następująco. Połowa jedenastki to Niemcy, połowa jak najlepsi obcokrajowcy w miarę możliwości Bayernu, a te możliwości rosną, prawda? Finanse Bayernu rosną. Ale oni z tej drogi nie zeszli. Oni ją kontynuują. Trwa to już ponad 20 lat. Starają się trzymać, mimo obowiązywania prawa Bosmana, starają się trzymać proporcje. Połowa Niemcy, połowa obcokrajowcy. A my w polskiej lidze nie trzymamy tej proporcji. My, a czego jest wymiarem polski klub konkretny? Ten konkretny, ta Lechia Gdańsk, ta Legia Warszawa, ten Lech Poznań, ta Pogoń Szczecin, ten Śląsk Wrocław, to Zagłębie Lubin, ta nieciecza, czego ma być wymiarem? Globalizacji? No to jest po prostu kompletne wariactwo. Niezrozumienie, czym jest normalność, czym jest patriotyzm futbolu. To jest moje przekonanie. Można się z nim nie zgadzać. To jest moja prawda futbolu. Ja uważam, że w dzisiejszym świecie też patrzmy przez pryzmat naszych interesów, polskich interesów. W Ekstraklasie patrzmy na to, czy możemy formułować klub, którym będą się utożsamiali kibice. A nie, zapominam, kilkunastu nazwisk, których wypadają z głowy. Co okienko transferowe, kolejnych zaciąg obcokrajowców. Kolejnych. I ta zabawa trwa. Nie budujemy, powiecie mi tak, jest zagrożenie wyjazdu. Ja się zgadzam. Zgadzam się, żeby nie było, że nie zgadzam się. W środę będzie na kanale Prawda Futbolu kolejna prawda szkolenia i zaprezentujemy w ramach prawdy szkolenia debatę, w którym momencie wyjeżdżać. Myślę, że będzie bardzo ciekawa dyskusja na bazie konkretnych zdarzeń. W środę w godzinach porannych, prawdopodobnie godzina 9, odpalimy debatę na kanale Prawda Futbolu, Prawda Szkolenia, debata po raz pierwszy w historii, w której próbujemy zmierzyć się, kiedy wyjeżdżać, na jakiej zasadzie, ale ja do tego tematu będę bardzo często wracał na kanale, bo powiem Wam tak, za chwilę będzie wywiad z Sławomirem Czarnieckim, polskim koordynatorem pracy z młodzieżą w Bayerze Leverkusen. On mówi, kształtować się w polskiej lidze. Bayer Leverkusen, który mógłby skupować światowych piłkarzy. Ile ja Wam powiedziałem, ma procent Niemców w pierwszym składzie w Bundeslidze, gdzie mógłby naprawdę mieć z całego świata całą jedenastkę plus wszystkich rezerwowych. Spiel Anteil 61%, 39% to piłkarze z zagranicy. 39% tylko w globalnej lidze, w marce, która ma
kapitalne możliwości finansowe. Nie ukrywajmy tego. Bayer Leverkusen ma kapitalne możliwości finansowe. Słuchajcie, jestem ciekaw w ogóle waszych głosów. Jak w ogóle to ma Arek Milik był i co? Arek Milik, oni go kupili. Kupili go do pierwszej drużyny w ramach tych iluś tam procenta obcokrajowców. No to też jest marka, która chce walczyć o Champions League, chce grać w Champions League, chce walczyć o mistrzostwo Niemiec, chce wbijać się do czwórki grającej dzięki temu w Champions League. Milik dla nich 3 miliony euro. Co to jest 3 miliony euro? Ale zobaczcie, co robi Bayer Leverkusen w tym tygodniu w meczu z AEK Larnaka, wygranym 5-1. Daje debiutować dwóm młodziutkim Polakom, Jakub Bednarczyk, urodzony 2 stycznia 1999, ten chłopak, reprezentant Polski do lat 18, 19, 20, debiutuje w Lidze Europy w barwach Leverkusen. Rocznik 99 styczeń, czyli 19-letni piłkarz. To jest lewy obrońca. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo może nam się przydać. Następny piłkarz, Adrian Stanilewicz, defensywny pomocnik, debiutuje w tym meczu Ligi Europy, urodzony 22 lutego 2000. Chłopak ma 18 lat. 18-letni Stanilewicz i 19-letni Bednarczyk debiutują w barwach Bayeru Leverkusen. Oni są kształtowani w tym niemieckim systemie. Oni wyjechali z rodzicami do Niemiec i oni są kształtowani w niemieckim systemie, wyskautowani czy wykształtowani, musiałbym spojrzeć dłużej. Są od paru lat w Leverkusen, uczestniczą w tym procesie szkolenia. Grają dla reprezentacji do lat 20 reprezentacji Polski Jacka Magiery i to mnie cieszy. My też Polacy emigrujemy, szukamy szczęścia gdzieś indziej, w różnych krajach, ale często z reguły Polacy nie tracą tożsamości. Dalej chcą grać dla Polski. Niektórzy wybierają inne barwy. To jest normalne w tym dzisiejszym procesie migracyjnym, jeśli chodzi o różne nacje, w tym Polaków, ale niektórzy chcą grać dalej. Adrian Stanilewicz i Jakub Bednarczyk grają dla reprezentacji do lat 20. Zadebiutowali w barwach Bayeru Leverkusen w Lidze Europy. I słuchajcie, no przejdę jeszcze, miałem od tego zacząć, ale w tej mojej argumentacji, jak wiecie, daję bardzo dużo różnych argumentów. Natomiast powiem wam tak, mecz Lecha, Robert Gumny, bramka na 1-0, 2-0 Goetkier, asysta Gumnego, 3-0 Tymoteusz Klubś, asysta Goetkier, 4-0 Jean Amaral, asysta Klubś, 5-0 Amaral, asysta Maciek Makuszewski, wraca do formy, no i Golda 6-0, Filip Marchwiński, 16 lat, 11 miesięcy i 6 dni. 16 lat, 11 miesięcy i 6 dni. Dzień przed tym, jakby strzelił gola w Ekstraklasie Dawid Kownacki, a więc jest najmłodszym strzelcem Lecha w Ekstraklasie, Filip Marchwiński. Kownaś na Twitterze napisał tak: gratulacje Marchwiński, duża rzecz, teraz spokojna i chłodna głowa, żebyś nie odleciał jak ja. No rzeczywiście w styczniu z Dawidem Kownackim rozmawiałem jeszcze przy transmisjach z innego medium społecznościowego, ale muszę zerknąć, nie wiem czy ten materiał nie jest wśród jednych z pierwszych materiałów, mimo wszystko przekształciliśmy go na kanał Prawda Futbolu, możecie sięgnąć po ten materiał, jak szczerze mówi o swojej drodze Dawid Kownacki, jak kreśli swoją drogę i mówi o tym, że zaszumiało mu w głowie, że zrobił błędy i przestrzega Filipa Marchwińskiego przed tymi błędami młodości, tym takim przekonaniem, że można lekką ręką pewne rzeczy przychodzą, prawda? Bo jest się nastolatkiem, ma się zmysł do strzelania bramki, ma się technikę, ma się po prostu umiejętności i później można się w życie pobawić, a to kosztuje czas. Ale wiecie, co Dawid powiedział? Bardzo mądrze powiedział. Czasami trzeba, w życiu każdy z nas popełnia błędy. On też mówi, popełniłem błędy, ale to była nauka. Może lepiej, że tak szybko popełniłem błędy i teraz idę drogą już bez tych błędów, Dawid Kownacki. I nam rośnie kapitan młodzieżówki, najlepszy strzelec eliminacji. No to jest człowiek, który zagra w U21 na turnieju we Włoszech i San Marino.
Słuchajcie, ja nie wiem, czy Polsat Sport będzie miał tam prawa, ale Prawda Futbolu będzie na tym turnieju towarzyszyło reprezentacji Polski. Ja to wam dzisiaj mówię, zbieramy na to, żeby pojechać, odkładamy kasę. Żona zostanie poinformowana, że trzeba jechać na mecze Polaków. 3 punkta więcej. Także Prawda Futbolu będzie towarzyszyć reprezentacji Polski do lat 20 na turnieju w Polsce i reprezentacji Polski do lat 21 na turnieju we Włoszech. Gdzieś tam się zakwaterujemy i będziemy śledzili wszystko. To jest, tak się rodzi historia polskiej piłki. I teraz tak, Robert Gumny, urodzony 4 czerwca 98. Ma 20 lat. Punktuje w tym sezonie w Pro Junior System. PZPN daje Ekstraklasie z własnego budżetu kasę. Daje Ekstraklasie kasę. I słuchajcie, to niech żonka też jedzie. Słuchajcie, zaproszę, ja mam dzidzię małą, więc taką 15-miesięczną. Wczoraj stawiał pierwsze kroki i kopał piłkę, także mieliśmy wielką, wielką satysfakcję, bo tych piłek tu w domu jest mnóstwo. On każdą piłeczkę, którą widzi, reaguje, czy mała, czy większa, czy taka, i idzie za nią i kopie. No to po prostu niesamowity był obrazek, radował serce. Może kiedyś będzie grał. Ja go do grania nie zmuszę, natomiast zachęcę, pokażę mu. To jest fajne wychowanie przez sport, przez ruch. Będziemy tutaj chodzić i kopać piłkę, a będzie chciał, to będzie grał, a na pewno czuję to. To czuję. To musi, to będzie, to prawda futbolu jest taka, że będzie żył futbolem. To jestem pewny. Tymoteusz Klubś. Już w tamtym sezonie miał fantastyczne mecze. Ta jego szybkość, dynamika na skrzydle. 26 luty 2000. 26 luty 2000. Ma 18 lat ten chłopak. I Filip Marchwiński, 10 stycznia 2002. 10 stycznia, zrobi karierę, Koziorożec. Mój znak. Ja jestem 12 stycznia, on jest 10 stycznia. Ten chłopak będzie grał w piłkę, będzie zacięty, będzie ambitny. Filip Marchwiński, dobrze mu życzy Dawid Kownacki. Nie warto popełniać błędów młodości. Spokój, chłodna głowa. Nie odlatujesz, Filip. Grasz w piłkę. Młodzi górą. Trener Nawałka się nie boi. Ja mogę wam zdradzić. Pytany był trener Nawałka przez prezesów Lecha Poznań. Jak on przyjmuje wprowadzenie przepisu o tym konieczności gry młodzieżowcom? Adam Nawałka tylko się uśmiechnął i powiedział: nie ma dla mnie żadnego problemu, naprawdę. Nie ma dla mnie żadnego problemu. Gorzej na pewno nie będzie. Słuchajcie, mówi to warsztatowiec, który doświadczył tej ligi, pracował kilka lat w Górniku, śledził, jeździł, analizował na potrzeby reprezentacji. On zna tą ligę kapitalnie i on jest przekonany, że ci chłopcy rocznik 98, 2000, 2002 włączony do kadry Lecha, wystawiony, kropną bramkę w debiucie. Adam Nawałka się nie boi i chwała, że się nie boi, i to mnie tylko cieszy, że trener wchodzi do ligi i diagnozuje. Ci młodzi też mogą mi coś dać. Ci młodzi mogą pociągnąć Lecha. Ci młodzi mogą zanotować po bramce i asyście, a ten najmłodszy z nich może zanotować asyst debiutanckiego gola. Handlarze złomu. Ja ich tak nazywam, słuchajcie. Ja ich tak nazywam, handlarze złomu, tego zagranicznego szotu. Niech oni wyskautują i zapraszają do Polski ciekawych piłkarzy, dobrych, takich jak Jean Amaral. To wtedy ta liga naprawdę, dzięki Jean Amaral, Lech wyeliminował Szachtara Soligorsk. Byłem na tym meczu, widziałem, facet umie, ma to, Tiba też jest dobry. Ale tacy, ja nie mówię, tacy obcokrajowcy się zdarzają. Skautujmy, szukajmy. Mamy ten budżet, który jest 8 czy 10, chwali się Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy. Też mamy możliwość, ale przeznaczmy większość pieniędzy. Skierujmy ten strumień w dół, do pierwszej, drugiej ligi, trzeciej. Moi koledzy, którzy potrafią skautować, zajmują się tym. Mateusz Chomiczewski czy Emil Kot, no oni mówią, ilu młodych chłopaków nie dostaje szansy, bo nie kluby ekstraklasy, ale pierwszej, drugiej ligi nie schodzą w dół, nie skautują, nie dają im szansy. Teraz przepis Zbigniewa Bońka, on zmusza te kluby, żeby te kluby zeszły w dół, żeby patrzyły.
Roman powtarza, a ja chętnie powtarzam, po mądrych ludziach warto powtarzać, z przyjemnością będę powtarzał po mądrych ludziach i mam nadzieję, że ten przepis ostanie się po Zbigniewie Bońku. A wiecie, w czym nadzieja? Wymieniłem tak, gumny klub marchwiński, wczoraj mecz Legii z Piastem, no nie oczarował, ale czy Radosław Majecki osłabia Legię, czy ją wzmacnia? 16 listopada 99, bramkarz, U20. Chłopak umie. Sebastian Szymański, 10 maja 1999, 19-letni Sebastian Szymański. Brakuje mu liczb, ale będzie miał coraz więcej, bo dorasta, bo się kształtuje, bo potrafi, bo już nie w U20 nie będzie grał, gra w młodzieżówce. Dogrywa bramkę na 2-0 dla Legii. Legia wyskautowała Sandro Kulenowicza. 4 grudnia 99, 19-letni Chorwat. Nawet trafił do Primavery Juventusu. Strzela wczoraj bramkę na 1-0 po kapitalnej asyście Nodzia. Kulenowicz 99, Majecki 99, Szymański 99. Legia. Słuchajcie, obiecuję Wam na początku stycznia wywiad z prezesem Dariuszem Mioduskim. Umówiliśmy się na wywiad dla Prawdy Futbolu i też bardzo ciekawa rozmowa na Gwiazdce na Wigilii PZPN-owskiej. Myślę, że też starałem się zaszczepić wiele argumentów prezesowi Mioduskiemu. I wiecie, co ma prezes Mioduski? On słucha, wyciąga swoje wnioski, ma swoje racje, ale to nie jest tak, że nie słucha innych racji dotyczących choćby kształtowania piłkarzy przez kluby. I dzisiaj Szymański, Majecki, Kulenowicz, jakże muszą ratować go, radować go, ratować i radować. Może kiedyś budżet uratują Legię ci piłkarze. Jagiellonia, Zagłębie Lubin, 0-4, to chyba prezes Boniek taki wpis dał tutaj dotyczący, prezes Boniek napisał, szkoda, że przepis o młodzieżowcach wchodzi dopiero od sezonu 2019-20, byłoby łatwiej niektórym wytłumaczyć ostatnie porażki. Ale zobaczcie, w tym zwycięstwie Zagłębia Lubin gra Bartosz Slisz, 19-latek, środkowy pomocnik, 29 marca 1999 i środek obrony Damian Oko, piłkarz troszeczkę starszy, młodzieżowiec według przepisów ekstraklasy, ale już nie pro junior system, ale ja też jestem za tym, żeby utrzymać. 98 w tym roku to jest młodzieżowiec, 99. Ale Damian Oko, 22 stycznia 1997, 21 lat, obok Lubomira Guldana na środku obrony w takim meczu. Bartosz Slisz na środku pomocy, 19 lat. Niedawno w meczu Zagłębie Piast, poprzednia kolejka 2-2, bramka na 1-1, kapitalny strzał zza linii pola karnego, Łukasz Poręba, 13 marca 2000. Chłopak ma 18 lat. Myślicie, że jeszcze nie wymienię jakichś nazwisk? Proszę bardzo. Sebastian Walukiewicz. 5 kwietnia 2000, 18 lat. Pytanie, czy on już teraz powinien jechać z tej Pogoni? Podobno Cagliari go chce. Będzie ciężko, jak wyłożą dużo pieniędzy. Piotr Stokowiec z Legią. Z Legią w tym poprzedniej kolejce, bo teraz dopiero zagrają. Tomasz Makowski zagrał na środku pomocy 19 lipca 99, 19-letni. Często grał Karol Fila na prawej obronie 13 czerwca 98, 20 lat. Mateusz Sopoćko też kilka meczów zagrał. 26 czerwca 99, 19 lat. Lider Ekstraklasy korzysta z Makowskiego, Fili i Sopoćki. Słuchajcie, handlarze złomem będą mieli naprawdę trudniej, mam nadzieję, że te kluby, właściciele, prezesi i ten przepis, który absolutnie, on jest narzucony. No, w życiu czasami trzeba pokazać drogę, trzeba czasami pewnym instrumentem. Pro Junior System to też był instrument, natomiast on do końca się nie sprawdza. Aczkolwiek Górnik Zabrze wygrał Pro Junior System w tamtym sezonie, zarobił milion, czy trzeba by sprawdzić ile, czy więcej pieniędzy, może zbudować boisko z balonem, gdzie można trenować cały rok.
może przeznaczyć na zatrudnienie trenerów, na poszukanie skautów. Milion złotych piechotą nie chodzi w Ekstraklasie, uwierzcie mi, milion złotych. A często piłkarze generują te koszty bardzo przeciętni, bardzo kiepscy. Miliony złotych wypływają. Tak jak Marek Citko próbował dzisiaj do mnie mówić, ale oni przychodzą za darmo. Jakie darmo? Jakie darmo? Po pierwsze, często dostają za podpis. Zawsze jest prowizja dla menedżera tego bystrego. Mówię, za darmo, jest świetny, jest znakomity, ale jest za darmo. Za darmo. Kontrakt na 2-3 lata. 4 niektórzy. Proszę bardzo. I płyną te pieniążki. Ile tam? 7 tysięcy euro, 10 tysięcy euro, 20 tysięcy euro, 30 tysięcy euro, 40 tysięcy euro miesiąc w miesiąc. W zależności od klubu, tak? Bo Lech, Legia, Lechia płacą takie big money, big money. Lechia tam jeszcze sezon chyba wcześniej miała 8 milionów złotych wyższe płace niż Lech Poznań. Lech teraz też podciągnął płace i też poszedł tych obcokrajowców. Niepotrzebnie. To był błąd Lecha. To był błąd. Być może trzeba było wyskautować ciekawszych piłkarzy, bardziej dojrzałych, doświadczonych Polaków też. O, inna tożsamość jest Polaków. Słuchajcie, to taka jest prawda. Będą przychodzić obcokrajowcy. Olisa Debe i tak dalej. Niech przychodzą. Przychodzą, ale wartościowi. Szukajmy uważnie, patrzmy, zastanawiajmy się, czy naprawdę wzmocnią, czy też przerobimy środ. Oni wyprowadzą pieniądze w swoich pensjach, premiach, za podpis i prowizjach menedżerskich. I futbol, zamiast to iść pierwsza, druga liga, akademie, trenerzy, szkolenie, to idzie gdzieś dalej. Słuchajcie, sporo nazwisk wymieniłem, tak? Robert Gumny, Tymoteusz Klub, Filip Marchwiński, Sebastian Szymański, Radosław Majecki, Sandro Kulenowicz, Bartosz Slisz, Damian Oko, Łukasz Poręba, Tomasz Makowski, Karol Fila, Mateusz Sopoćko, Sebastian Walukiewicz, nasi w Leverkusen nawet się pojawili, Adrian Stanilewicz, Jakub Bednarczyk. Trzeba powoli się uczyć tych nazwisk. Trzeba się pouczyć tych nazwisk, zapamiętać je, śledzić. Jeden się przebije, drugi nie. Jakbyście wzięli proporcje tego zaciągu w poprzednim sezonie w Legii tych obcokrajowców, którzy się sprawdzili. Wiecie, oni nie przychodzą za 5 czy 7 tysięcy euro. To są pieniądze, często 20, 30, 40 tysięcy euro, te pensje w Legii. No i później wiecie, co z nich zostaje? Niewiele zostaje. No zdobywa Legia Mistrzostwo Polskie, ale to też jest dla Legii za mało. To Polakami dobrymi ona też by zdobywała Mistrzostwo Polski. I słuchajcie, no wiecie, Mauricio czy Eduardo, no to jest po prostu, a było jeszcze więcej. Ja już nie chcę, słuchajcie, mógłbym tu analizować tych obcokrajowców. Wolę patrzeć na Polaków wchodzących do ligi. Wolę się nimi cieszyć. Wielki dzień dla mnie satysfakcji, osobistej satysfakcji. Panowie, nie, czas na taktykę też, czas na taktykę jest zawsze. Czas na młodych, czas na chłopaków, których niech wprowadza Piotrek Stokowiec, niech wprowadza właśnie Adam Nawałka. Jeśli Nawałka się nie boi, Sapinto się nie boi, Sapinto się nie boi. Odwołujecie się za tę sytuację, jeśli chodzi o starcie z trenerem Fornalikiem. No muszę wam powiedzieć, czy cokolwiek nerwowy jest Sapinto, ale to chyba wszyscy wiedzieli, że będzie nerwowy. Ale on też na młodych piłkarzy nie boi się stawiać. Niech gra dobry. Jeszcze jak ja słyszę, że będzie to słabe ogniwo. Słabe ogniwo, młodzieżowiec, przy tym wszystkim, co tu policzyłem, rolę tych chłopaków, którzy wchodzą do tej ligi, to są słabe ogniwa. Słuchajcie, nie ma takiej możliwości. A! Jeszcze zapomniałem jednego nazwiska. A niech chłopak ma satysfakcję, może nie ogląda prawdy futbolu, a może ogląda, może ktoś mu powie. Sebastian Struzik, 15 maja 1999, 19 lat, Krakowia Pogoń, zwycięski gol dla Krakowi. Sebastian Struzik, kolejne nazwisko. I pewnie moglibyście więcej nazwisk tutaj wymienić. Super mecz, mówiłem, BBC wybrała Bednarka, Jana Bednarka, najlepszym piłkarzem przeciwko Arsenalowi i to jest wielka, wielka radość. Słuchajcie,
Jeśli ten live Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, to pozwala rozwijać kanał. Zasubskrybujcie, włączcie dzwoneczek przy subskrypcji, będziecie dostawali powiadomienie o live'ach. Ja uwielbiam formułę live'u, bardzo często z niej korzystam. Skorzystam na pewno, w poniedziałek będzie live, we wtorek będzie live. W środę od 9 odpalamy debatę, kiedy wyjeżdżać z Polski. Też mnóstwo argumentów tam się pojawi. Także w świątecznym Café Football w następną niedzielę Zbigniew Boniek. Także my, nam zostało jeszcze jedno Café Football, które będzie chyba 30 grudnia, z tego co pamiętam. Natomiast prawie codziennie tutaj materiał. Jutro zapowiadam wieczorem po losowaniu Ligi Mistrzów, w szczególności Ligi Europy. A Damian Kądziur, którego wywoływaliśmy dzisiaj w Café Football Goal z Hajdukiem, kapitalna bramka w tym meczu derbowym, a więc też to jest ważne. Polska skrzydłowymi stoi, ale nie sobotą, a Kądziorem, mam nadzieję. Waldek Sobota fajnie, natomiast bez liczb trudno grać w reprezentacji. Kądziur stwarza nadzieję, mówiłem. Horsic i Hajrowicz tam są dwaj bardzo mocni konkurenci w Dynamie Zagrzeb, ale Nenad Bielica daje też szansę Kądziorowi, żeby się ogrywał, pokazywał, promował też w kontekście reprezentacji. To bardzo ważny komunikat. Prawdopodobnie we wtorek zajmę się Polakami w reprezentacji, tym jak sobie radzą tu i teraz, i jest nadzieja przeogromna. A, jeszcze jedną rzecz chciałem Wam powiedzieć. Teza, którą dzisiaj też już mówiłem w takich rozmowach z kilkoma osobami. Mówię, a czego jest wymiarem młodzieżówka? Ta nasza młodzieżówka, która ograła tych mega mocnych Portugalczyków, która zdobyła 4 punkty oczywiście z Duńczykami. Oczywiście potraciła punkty z Wysłami Owczymi, ale jest 12 najlepszych zespołów starego kontynentu. Jest! My tam jesteśmy na tym turnieju. W końcu jesteśmy. Kiedyś byliśmy w ćwierćfinale, który to był rok? 94. Po 24 latach biliśmy się do turnieju, w którym jest 12 najlepszych drużyn do lat 21. Zagramy w grupie, no bardzo trudnej. Belgia, Włochy, Hiszpania. Zagramy, ale się nie boimy. To jest wymiar. Jagiełło, Dziczek, Pestka, który w Krakowi nie dostaje za dużo okazji gry, i szkoda. Grabara, on też wyrósł na Śląsku przez Ruch Chorzów, poszedł do Liverpoolu. Kownaś przez Lecha, Kapustka przez Tarnowie, Krakowie poszedł, wielki świat, tak? I 5 milionów euro za niego poszło. I Tarnowie trzeba było zapłacić te 10% z tej sumy, Krakowia musiała zapłacić. To też zasila ten krwiobieg polskiego futbolu. To, żeby można było wyremontować boisko, zapłacić za kursy trenerskie, żeby halę wyremontować. Tarnowi był problem hali, żeby przeznaczyć te pieniądze na remont. Czasami transport, busiki i tak dalej. To też gra lore. Opowiadał mi trener N'Golo Kanté, że z tego Solidarity Payment FIFA-owskiego na zasadzie transferu, który był z Francji do Anglii, z Cannes chyba do Leicester, to dostali ileś tam setek tysięcy euro, Piotr Wojtyna mówił, dwa busiki kupili, żeby ta młodzież mogła jeździć swobodnie na mecze w fajnych warunkach. Niech ten futbol z tych zawodowców płynie w dół. To jest mój postulat, to jest moja prawda w futbolu. Jeśli się z nią utożsamiacie, zalajkujcie. 48 minuta, 3 minuty doliczonego czasu gry dzisiaj. Słuchajcie, jestem z Wami. Pasjonat futbolu dla pasjonatów. Jeśli chcecie skorzystać z promocji w naszym sklepiku różnych fajnych koszulek, mamy wzory, cytaty z Tomasza Hajto. Ja jestem ekspertem, mówi Tomasz Hajto, a ty co najwyżej reżyserem filmów, akcji na przykład. Czy panowie, czas na taktykę. Muszę jakąś koszulkę zrobić, pasjonatki i pasjonaci, bo mam nadzieję, że będzie dużo pasjonatek też na kanale Prawda Futbolu za ten live. Już bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście fajną społecznością. Q&A zrobimy niedługo. Pytania i odpowiedzi, zrobimy taką formułę, którą zapowiemy i będziemy tu czekali na dyskusję, może na podzadany temat, także jeszcze dogrywka. Co z Wisłą?
Wisła zagra na pewno w piątek. Słuchajcie, nie uchylamy się odpowiedzi, będziemy też szukali, chcielibyśmy tego magicznego inwestora, który spowoduje, że to obecne kierownictwo, które zadłużyło klub jeszcze bardziej, po prostu odeszło, i żeby uporządkować tę sytuację na bazie ekstraklasy, ale życie pisze różne scenariusze. Słuchajcie, link do sklepu za chwilę wrzucimy. sklep.prawdafutbolu.pl. Bardzo proste. Promocja świąteczna jest. Jeśli ktoś chce skorzystać, to bardzo proszę. Jeśli ktoś chce skorzystać z moich przemyśleń, wiedzy, to wiecie, że jestem zacięty. Lubię gadać o piłce. Nie ukrywam. Mati coś mówił, że sylwestrową zrobimy tutaj Prawdę Futbolu. Może go namówię trochę wcześniej, a może dopiero w Sylwestra, że sylwestrowa Prawda Futbolu. Będzie się działo, co? Słuchajcie, w ogóle do tego czasu też będzie się dużo działo. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Pozdrawiam serdecznie wszystkich sympatyków Prawdy Futbolu. Spotykamy się regularnie na tym kanale. 5 minut doliczonego czasu gry. Koniec. Sędzia kończy.